Dzień dobry Państwu, Michalina Szymborska, to jest poranna rozmowa telewizja w Polsce.pl. Dzisiaj porozmawiamy na temat, czy grozi nam trzecia wojna światowa. Więcej na ten temat będą mogli Państwo przeczytać w najnowszym tygodniku sieci. A ze mną jest już minister Witold Waszczykowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie ministrze, za nami wizyta prezydenta Joe Bidena, która tak naprawdę potwierdziła zobowiązania USA i NATO wobec Polski. Jak pan interpretuje tak dużą liczbę wizyt w ostatnim czasie tak ważnych urzędników państwowych, bo należy przypomnieć, że mieliśmy też wizytę wiceprezydent Kamali Harris. Co to tak naprawdę oznacza? To jest sygnał, że mamy bardzo dobre stosunki polsko-amerykańskie, czy może jest to sygnał świadczący o tym, że tak naprawdę jesteśmy zagrożeni wojną? No, obie te przesłanki są ważne. Oczywiście mamy pewno długo będziemy mieć dobre relacje z Stanami Zjednoczonymi, dlatego że łączy nas wspólnota postrzegania zagrożeń międzynarodowych, łączy nas wspólne myślenie, jak tym zagrożeniom się przeciwstawiać. Łączą nas więzi wojskowe, bardzo rozbudowana współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Przypomnę, że importujemy przecież gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych. Być może, wiele na to wskazuje, niedługo będziemy też współpracować w dziedzinie energii atomowej, jeśli zdecydujemy się na budowę reaktorów przez Stany Zjednoczone. To jest na pewno ważny aspekt. Natomiast Amerykanie od dawna przepowiadali to, co zrobi Putin, i informowali nie tylko nas, ale kilka krajów w tak zwanej flance wschodniej, przestrzegali przed tym. W związku z tym ich wizyty, nie tylko te na najwyższym szczeblu, ale przypomnę, że mieliśmy ważne wizyty służb specjalnych, wywiadu i tak dalej, świadczą, że są rzeczywiście zaniepokojeni tym, co robi Putin, i są zaniepokojeni, można powiedzieć, że przeświadczeni, tu podzielam ich opinię, możliwością rozszerzenia tego konfliktu, rozszerzenia akcji imperialnej Putina na kraje poza Ukrainę. Sami Rosjanie wspominają tutaj o Mołdawii, ale nie jest wykluczone, że będą chcieli przetestować zobowiązania amerykańskie i natowskie wobec państw bałtyckich, a nawet Polski. Polski, ze względu na to, iż jesteśmy tym krajem jedynym Unii NATO, który sąsiaduje zarówno z agresorem Rosją, jak i ofiarą agresji. Jesteśmy tym krajem najbardziej zaangażowanym w pomoc Ukrainie. Nie mówię tutaj o uchodźcach, ale również to, że jesteśmy tym hubem, taką centralną dystrybucji pomocy humanitarnej i broni. Oczywiście tak. Panie ministrze, gdyby Rosja użyła broni jądrowej wobec Polski, czy możemy się spodziewać, że USA byłoby gotowe wejść do konfrontacji nuklearnej wtedy? Musi. Nie tylko Stany Zjednoczone, cała doktryna obronna NATO, w ramach której są trzy państwa nuklearne, obok Stanów to jest Wielka Brytania i Francja, musi wtedy zaangażować się, niekoniecznie oczywiście odpowiedzią nuklearną, ale to jest absolutny casus belli, zaatakowanie nawet bronią konwencjonalną państwa członka NATO. I o tym mówił właśnie prezydent Biden, mówił o tym calu, o tym, my tłumaczymy to centymetrze, gdy jakikolwiek centymetr ziemi państwa natowskiego zostałby zaatakowany, to NATO musi odpowiedzieć. Oczywiście forma odpowiedzi jest do dyskusji, możemy spekulować, ale odpowiedź musi nastąpić, bo to byłoby uruchomienie mechanizmu bezpieczeństwa opisanego w artykule 5 Traktatu Waszyngtońskiego.
Panie ministrze, a czy właśnie Polska jest najbardziej zagrożona tym atakiem nuklearnym teraz ze strony Rosji? Bo na pewno pan minister wie, że było to ćwiczone, tak, jeżeli chodzi o ten właśnie, atak. Właśnie o tym chciałem wspomnieć, że zarówno Rosja, jak i Białoruś od kilku lat prowadzą systematycznie co 2-3 lata ćwiczenia pod kryptonimem Zapad. Są to wojskowe ćwiczenia, gdzie ćwiczy się scenariusz rzekomego buntu Polaków mieszkających na Białorusi. Przychodzi temu buntowi z pomocą wojska, między innymi polskie. I atak, kontratak rosyjsko-białoruski zakłada uderzenie nuklearne na Polskę, na Warszawę. Jest to element ćwiczeń, symulacji, jak na razie komputerowych, no ale to oznacza, że Rosjanie mają ten atak przećwiczony i biorą to pod uwagę w swojej doktrynie wojskowej. Panie ministrze, wiemy też, że Polska wydaliła 45 rosyjskich dyplomatów. Ci dyplomaci wczoraj bodajże opuścili Polskę. Jakiej reakcji w tym kontekście my możemy się spodziewać ze strony Rosji? Czy to nie będzie taki element, który uruchomi taką lawinę eskalacji w tym momencie? No, zgodnie ze zwyczajem dyplomatycznym, tak, możemy się spodziewać retaliacji czy retorsji. To jest prawne określenie wzajemności. Jeśli my wydalamy jakąś grupę dyplomatów, no to podobną grupę dyplomatów wydala kraj pochodzenia tych dyplomatów. W tym przypadku musimy się liczyć, Rosjanie mogą taką grupę również wydalić Polaków. To mogą być dyplomaci z Moskwy bądź z konsulatów polskich w Rosji. Panie ministrze, też chciałam wrócić do wizyty Joe Bidena w Polsce. Joe Biden podkreślał świętość zasady tego, że atak na jednego sojusznika jest traktowany jako atak na wszystkich. Jest to święta zasada Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podczas kiedy Joe Biden przebywał w Polsce, miało miejsce bombardowanie Lwowa. Jak pan to odebrał? Czy była to próba demonstracji siły? Tak, to był drugi atak w pobliżu Polski, przypomnę, parę tygodni temu, w zasadzie około 20 km przy granicy polskiej. Rosjanie zaatakowali cele wojskowe, zaatakowali centrum szkoleniowe, które ćwiczy wojska do operacji pokojowych. Tam pracowali również wojskowi doradcy z NATO. Duża grupa między innymi Brytyjczyków zginęła. Więc to był sygnał, że oni są gotowi rozciągnąć wojnę na zachodnią Ukrainę. Natomiast atak na cele ekonomiczne, bo tam zniszczono zbiorniki paliw, w czasie, gdy przebywa w Polsce tuż obok granicy, bo to było w Rzeszowie, potem w Warszawie, był Biden, atak rosyjski był ewidentnym przesłaniem dla Amerykanów, dla NATO, również dla Polski, że Rosjanie nie boją się rozciągnąć ten konflikt na całą Ukrainę. Panie ministrze, jak pan to ocenia? Czy faktycznie jest tak, że my prowadzimy taką ofensywę dyplomatyczną dlatego, że posiadamy być może jakieś twarde dane wywiadowcze dotyczące tego, że ten atak na Polskę ma nastąpić? Nie tylko z tego powodu. Przede wszystkim uważamy, że rosyjska agresja na Ukrainę jest głęboko niesprawiedliwa. Jest to złamanie wszelkiego prawa międzynarodowego, dobrych obyczajów i tak dalej. Już nie mówię o akcie niemoralnym, bo Ukraina zachowała się w miarę przyjaźnie wobec Rosji, mimo tego, że już w 2014-2015 roku utraciła znaczne tereny, przecież doszło do aneksji Krymu, do rebelii w Donbasie, zajęcia de facto znacznych terenów ukraińskich. A Ukraińczycy nie zerwali relacji dyplomatycznych z Moskwą. Przez 8 lat starali się jednak rozstrzygnąć ten konflikt w sposób pokojowy. Zaakceptowali format normandzki i miński proces pokojowy.
Stąd też nasze zaangażowanie jest oczywiste ze względu na prawo międzynarodowe. Po pierwsze, po drugie, ze względu na to, że jeśli doszłoby do upadku Ukrainy, okupacji, mielibyśmy bardzo niebezpieczną sytuację na naszej granicy. Mamy ponad 200 kilometrów z obwodem kaliningradzkim. Jest to obwód naszpikowany wojskiem. Mamy nieprzyjazną granicę z Białorusią. Wiadomo, co tam się dzieje od wielu miesięcy. Tam też są już Rosjanie. No i gdyby okazało się, że opanowaliby Ukrainę, to mamy kolejne kilkaset kilometrów granicy z Rosją, czy z wojskami rosyjskimi. Wtedy nasza granica wschodnia staje się granicą całego NATO z Rosją. Wchodzimy do takiej sytuacji zimnowojennej jak przy 40-50 laty, kiedy kontynent był przedzielony tak zwaną żelazną kurtyną. To zagraża naszemu bezpieczeństwu, czyli słusznie powiedział Biden w Polsce, to jest za naszą i waszą, czyli Ukraińcy walczą o swoją niepodległość, ale walczą też o nasze bezpieczeństwo. Panie ministrze, właśnie Ukraińcy walczą o nasze bezpieczeństwo. Ta teza jest dosyć też kontrowersyjna, bo tutaj niektórzy odnoszą się do tego tak, że to jednak nie jest nasza wojna i że powinniśmy, no tak mówiąc, dosyć kolokwialnie siedzieć cicho i się nie angażować. Ale ja chciałam jeszcze na sam koniec poruszyć taki wątek. Mówi się, że wojna Rosji i Ukrainy to jest wojna zastępcza, że w efekcie, że tak naprawdę w rzeczywistości jest to wojna wschodu z zachodem. Jak pan minister ocenia, jak będzie się rozszerzał ten konflikt, na czyją szalę się przechyli, bo na pewno w interesie Polski nie jest to, żeby ta wojna się przedłużała i też myślę, że nikt nie spodziewał się, że ta wojna będzie się tak przedłużać. No tu pani połączyła dwa wątki. To też jest nasz konflikt. Oczywiście wspomniałem przed chwilą, że upadek Ukrainy pogorszy sytuację bezpieczeństwa Polski. To nie jest tak, jak niektórzy sobie myślą, gdybyśmy siedzieli cicho, nasza chata z kraju, Rosjanie by nie mieli pretensji do nas. Nie, mieliby. Nasza chata nie jest z kraju, nasza chata jest po drodze, dlatego że Rosjanie chcą zburzyć cały porządek bezpieczeństwa budowany przez ostatnie 30 lat w Europie, całą architekturę bezpieczeństwa. I właśnie Putin jest takim prekursorem, prawda, tego nowego ładu międzynarodowego. O tym mówią, chcą to zniszczyć, chcą doprowadzić do takiego XIX-wiecznego koncertu mocarstw, gdzie oni wspólnie z kilkoma państwami decydują o wszystkim, chcą odzyskać władzę nad dawnymi republikami, a nawet wpływ tak zwanej bliskiej zagranicy, w którą my już się włączamy w ich doktrynie. Także mówił o tym Biden. Tak, to jest ideologiczna wojna o nowy układ sił w świecie, przynajmniej w naszej części Europy. No właśnie, a jak pan minister przewiduje, jakie będzie rozszerzenie tego konfliktu i ile ta wojna tak naprawdę może potrwać? No, prezydent Biden mówił, że długo, dlatego że on nie dostał mandatu ani od NATO, ani G7, ani Unii Europejskiej, żeby rozpocząć krucjatę przeciwko Rosjanom, ani przeciwko Putinowi. On rozpoczął wojnę idei, wojnę o wartości, więc to może trwać, tak jak zimna wojna trwała prawie 50 lat. A czy jeżeli faktycznie ta wojna, ten konflikt będzie się przedłużał, to nie rodzi to ryzyka, że inne państwa też się będą przyłączały do tej wojny? No, rzeczywiście tak było w czasie zimnej wojny, gdzie nie mieliśmy konfliktu bezpośredniego w naszej części, wschód-zachód, ale mieliśmy liczne wojny peryferyjne, od tragicznej koreańskiej, wietnamskiej, liczne konflikty w Afryce, a nawet w Ameryce Południowej. Także oczywiście jest taka możliwość, że ta wojna wschodu czy zachodu z Rosją, która może tworzyć znowu czy odtwarzać jakiś obóz, być może z Chinami, będzie miała też swoje odsłony nie tylko na Ukrainie, nie tylko w naszej części Europy, ale również na innych kontynentach. Czy Rosjanie są zaangażowani na Bliskim Wschodzie, w Syrii, w Libii.
i można oczekiwać, że przeniosą te konflikty również w tamte tereny. I tutaj stawiamy kropkę. Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Moim Państwa gościem był dzisiaj Witold Waszczykowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Ja zapraszam, żebyście zostali Państwo z nami.